Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Światek jako Świętek i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. Jak widzicie, wraz ze mną dzisiaj jest kolejny gość specjalny, tym razem Diendrok. Cześć. I lecimy, lecimy do roboty. Rok ma swoje zadanie, musi tutaj pozbierać te belki, powywodzić nam je do świnek. Później będzie tutaj nam siał kukurydzę na polu numer 19 oraz 24. A my zabieramy się za ustawienie pracownika jeszcze z kultywatorem tutaj na 24. I później będziemy siali jeszcze do końca 12, bo jest niestety nie do końca zasiana. I oczywiście link do kanału Roka macie w opisie, żeby nie było, że nie powiedziałem wam, że nie podałem. Jest na pewno w opisie link do kanału Roka, bo ja zazwyczaj linki zapominam dodawać, więc tak od razu widzów informujemy, że na pewno będzie. Dobra, ja jadę. Już zawieź to. Okej, okay, spoko. I jakbyś też... miał widły, no to można by to spokojnie wtedy wziąć, nie? Nie wiem, czy na tym nie ma. Na farmie gdzieś obok, ale to tam. Blisko, to jadę normalnie. Dasz radę. No i u Roka również pojawił się oczywiście odcineczek wraz ze mną. Znaczy w sumie nie wiem, czy się pojawił. Kiedy ty wstawiasz odcinek? Wiesz co, różnie. Nie mam jakichś konkretnych terminów. Aha, no ja w każdym razie wstawiam. Ja wstawiam jutro, tak więc albo już macie u niego odcinek ze mną, albo dopiero będziecie mieli, więc na pewno się pojawi. Dobra, tutaj pracownika ci już ustawiłem. No, okay. Pracownik tu już robi, ja teraz muszę kuźwa New Hollandem wrócić spod sklepu, bo żem nim ostatnio zajechał, nie wiem w sumie nawet po co. Pewno po browary, ale to pomijam. A jak ten to się świnie opłaca robić w ogóle? Tak dalej? Powiem ci, że sam jeszcze nie wiem, bo mam dopiero... Ile mam tych świń? 30. O, czyli świnie mi się rozmnożyły, bo miałem 27 kupionych. To 3 już mi się urodziły, tak to nazwijmy, ale z tego co słyszałem, cena za nie wcale nie jest jakaś wysoka. Bo 250 chyba za sztukę, jak sprzedajesz? No ale powiem ci, że nie wiem, ja testowałem tej karmy kupywanej, nie? No. To masz, no to się kompletnie tego nie opłaca. No dlatego ja, nie wiem, widzowie mi też właśnie pisali, żebym kupił karmę dla nich, ale stwierdziłem, że po to zbierałem te zboża, nie sprzedawałem ich od samego początku gry, żeby w świnki pójść i po prostu im powywoziłem, podawałem. Teraz mi się te 30 sztuk z wydajnością 95, bo nie mam ziemniaków ani buraków, rozmnażają co 5,5 godziny, więc w sumie całkiem okej. Jakby później to jeszcze... To pomyśl, gdzie do wiatru wstawić, czy gdzie? Obojętnie, gdzie tam zostawisz, tam zostawisz. Ja tam zostawiłem w sumie te, zebrałem bezpośrednio z tego i... Będzie tego już troszkę w zapasie, tak więc gitara. Nie wiem, czy to pod wiatr wejdzie, ale zaraz zobaczymy. Jak nie wejdzie, to gdzieś obok. Z bele kąt, ważne, żeby się zebrało, dokładnie. No, tak jak mówię, no teraz ostatnio nie wiem nawet w sumie co na odcinku robiliśmy, nie pamiętam. W każdym bądź razie, tak jak widzicie, teraz są przygotowania w sumie pod żniwa. Kończymy wszystko siać, będzie trzeba to pewno też większość opryskać, bo zapewne 90% pól nie jest opryskane. I cały czas zbieramy na to pole numer 23 w sumie, bo jak już świnki mamy ogarnięte, mamy tam wszystko porobione, mamy dla nich żarcie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, przy okazji jak tam jesteś i jeśli chcesz się pobawić, to możesz tam podosypywać im do koryta wszystkiego i posprzątać. Dobra, już im zaraz to wezmę. Bo tam powinien być ładowacz od razu, w sensie ten case z ładowaczem. Ja u siebie u krów na przykład zrobiłem coś takiego, że jak masz ten, wiesz, paszowóz automatycznie, to nim automatycznie wypróżnia, wiesz... rzeczy, wszystko i tak dalej, miałem w pryzmach i od razu mogę sobie zbierać koło tych koryt, nie? A, no to jest spoko. Takie fajne, bo wiesz, nie musisz mieć dużo maszyn. No to prawda, to temu. Prawda. Dobra, czekaj, teraz tak o, ja tam muszę jeszcze skultywować, czy nie muszę kultywować tego pola już? To jest zebrane, czyli muszę skultywować. To teraz mam dylemat, bo muszę zobaczyć, tak o, New Holland ma te 125 kuniów, a ten nasz większy kultywator potrzebuje 205, to, aha i tak jestem na minusie, no to, jest nieciekawa sytuacja, powiem ci, tak tylko troszkę, no cóż,
Cóż ja mogę powiedzieć? Spróbujemy te 80 koni, że tak powiem, ukraść i podczepić ten, znaczy podczepić, pracować z tym kultywatorem większym. Ale nie sądzę, żeby cokolwiek się udało. Wiesz co, powinno dać radę, ale będzie wolny jechał prawdopodobnie. Ja podobnie miałem tylko, że ze siewnikiem do zboża. No, zobaczymy. Jechać, mówię, no, powinien jechać, ale zapewne tak jak mówisz, właśnie będzie jechał po 2-3 km na godzinę i to wszystko. A w ogóle właśnie a propos pracowników. Przypomniałem, co się działo ostatnio na... No, w sumie nie wiem, czy to na odcinku było, czy to na live. Ale ustawiłem pracownika z tym, z kultywatorem taki podpinanym do przodu, co jest w modyfikacjach. Mhm. I z tyłu dałem siewnik. I ustawiłem go w miejscu, w którym nie powinien... No powinien lecieć w lewo, bo po prawej już było zasiane. On wjechał mi na teren, który był po prostu właśnie już zasiany. I zaczął to kultywować i siać na nowo. No to powiem ci, już takie też miałem akcje. Więc pracownicy jak najbardziej po prostu picobello. Poprawili jednak to w farmingu 17. Case praktycznie nie daje rady tego ciągnąć. Jedzie czasami te 3-4 na godzinę, ale po chwili staje do zera i praktycznie nie rusza się. Ja ustawię pracownika, może pracownik da sobie radę bardziej. Nie, niciula. Pracownicy raczej tym bardziej, nie? Niciula. Może to... Dobra, w sumie niech on się męczy. Może coś mu się uda tutaj to skultywować. Zajmie mu to 4 godziny, ale może mu się uda. A ja za ten czas... Kurde, to jest też ten problem, że nie mam więcej maszyn. Bo bym potrzebował... Czekaj. Ty teraz pojechałeś z tym, tak? No do świnia jadę teraz i zaraz koryto te opróżnię. Aha, okej, dobra. To. To ja wezmę sobie pick-upa od świnek. I podczepię do niego mniejszą przyczepkę i wezmę, pojadę, posprzedaję jakieś zboża, bo trzeba kupić drugi mniejszy kultywator, bo widzę, że z jednym jest lipa. A inaczej zarobić niestety się nie da na multiplayerze dalej tych zadań. Nie, w ogóle właśnie ty masz jakieś może informacje na temat zadań na multiplayer, czy mają być, czy... One, wiesz co, nie wiem, czy mają być, czy nie, nic nie słyszałem. Aczkolwiek one nie działają na multi, wątpię, żeby dodali, żeby działały. Bo w sumie byłaby to... To po prostu się pewnie nie chce tyle, nie? Byłaby to spoko opcja, no ale kurde... Aha, pracownik zrezygnował sam z pracy. Stwierdził, że nie, pierdzieli, nie robi. Dobra, to trudno. Tam mówił, że jak robisz tę misję właśnie, wiesz, tych ludzi, no. Nie? Jak dojść ten pasek na zielono na maksa, to ponoć wtedy jest pole jakieś tańsze. Tak. Cały czas tanieje pole. Czym więcej masz misji zrobionych, tym tanieje. Tylko, że no nie zbijesz ceny do zera, bo tak jak właśnie mówiłeś, ten pasek jest. I dopóki pasek się zmniejsza, do tego momentu będzie ci cena pola zmniejszała się, a później staje w miejscu i po prostu możesz sobie dodatkowe zadanie robić. A to jest spoko opcja, ci powiem, bo no można sobie całkiem dobre pieniądze dorobić teraz, a po drugie jakieś później korzyści z tego masz, bo no właśnie chociażby pole możesz sobie taniej kupić, nie? No tak, ale kiedy widziałem misję te, na przykład na polu numer 5, chyba jak się nie mylę, tym największym, no. I tam masz kosić te pole, to tam szacowany czas masz nawet 200 minut. Tak, to jest normalne. Znaczy wiem, że na którymś polu jest misja z tym, ze zbiorem buraków. I tam właśnie prawie, że 2,5 godziny mniej więcej się zbiera te buraki, więc no cóż, ale dla wytrwałych. Dla wytrwałych to przede wszystkim, ale jest to też opłacalne, bo za to dostajesz chyba około 100 tysięcy wynagrodzenia samego i chyba z 15 tysięcy premii czasowej, coś koło tego, więc naprawdę ładny hajs za to można zarobić. Ale trzeba mieć na to czas przede wszystkim, żeby to zrobić, bo no bez czasu nie zrobisz nic. A teraz tak powiedzmy, jeszcze ładnie wyglądają wszystko. No. Dobra, czekaj, gdzie ja mogę zawieźć w ogóle pszenicę? Bo ja wziąłem sobie pszenicę, ale nie wiem, gdzie z nim mam jechać. Trzeba to zostawić, czy gdzie? Możesz tam zostawić, no. Do dobra. Mary's Farm, dobra, no to akurat mniej więcej po drodze, tak to nazwijmy. Też teraz te świnki dokupiłem, te 27, tak jak mówiłem, 3 transporty zrobiłem. Teraz chcę poczekać tak ze 3-4 te 3-4 jak to się nazywa? Żniwa, bo tam podczas przed żniwami wiadomo, trzeba czas przyspieszyć, żeby wzrosło wszystko.
I w sumie no zobaczyć, ile maksymalnie tam minimalny czas może być tego rozmnażania się. I jak już będą się rozmnażały, tam uznajmy co pół godziny, co godzinę, to już będzie gitara, bo będzie można ich sprzedawać co chwilę praktycznie. Tych świnek. Więc na początku może i są mało opłacalne, ale później jak już będą się rozmnażały co chwilę, to wydaje mi się, że będzie po prostu leciał hajs jak chory. Ale też słyszałem na przykład, że dobra inwestycja w tym farmingu to jest ten. Owce. No ponoć tak, ale musisz mieć dużą ilość, tak ze stałej. Sama wełna w sobie niby nie jest droga, ale czasami wpada zapotrzebowanie na przykład na wełnę i możesz na przykład jedną paletę nawet za 10 tysięcy sprzedać, więc całkiem spoko opcja. Też ciekawe, jak to jest z tym obornikiem i gnojówką, nie? Niby cena taka średnia, ale wiesz, przy dużej ilości, jak masz naprawdę nie masz z tym co robić, No, to zwłaszcza zawsze jak jakiś wiesz, zarobek jak już będzie. będziesz kisionkę leciał, nie? Na taką naprawdę hurtową ilość, to tam i tak Na ci się robi przykład. płynny. Więc już wtedy też można myśleć o sprzedaży tego. Aha, czekaj, bo ja pojechałem w miejsce skupu zwierząt, zamiast w miejsce, gdzie się sprzedaje zboża. Tak, no to zdarza się. A gdzie w ogóle właśnie można ten sprzedawać gnojówkę i obornik? Wiesz co? To chyba jest też u zwierząt, tak mi się wydaje. Aha, okej. A tutaj widzę jakieś właśnie, teraz na przykład. A, dobrze mówisz chyba, no, bo tutaj widzę, że jest jakiś ten przy Mary's Farm. Ale to jest na obornik, a na gnój. Czekaj, zaraz zobaczymy, czy jest gdzieś tutaj miejsce na gnój. Coś musi być na pewno. Bo tutaj są Nie wiem, czy silosy, tam. ale to są silosy na zboże. Ja ci powiem, że może to być. Wiesz Może co, to to być. jest Amsilin Biogas Plant. W tym miejscu idę. Tak samo je tam jeszcze obornik sprzedawać. Jeszcze raz. Amsilin W Biogas Plant. biogazowni, W widzę na biogazowni? to. Z No tego co tutaj proszę. widać. No to spoko opcja w sumie, bo ja też widziałem jakieś miejsce do tego, do gnojówki. Koło Right Agribusiness, to jest tam na północy samej, w lewym górnym. Tylko nie wiem właśnie, czy tam jest skup, czy sprzedaż, czy o co tam chodzi, ale też widziałem jakieś te właśnie te pompy do tego wszystkiego. No nie No wiem, ale na przykład też z modów, tak. które możesz sobie kupować, jakbyś chciał. Taki obiekt stawiany i wtedy normalnie płacisz kasę za to. No, no zobaczymy. Ja mody i tak mam te wszystkie, które są normalnie w farmingu pododawane, więc coś na pewno się znajdzie. No, ja posprzedałem jedną przyczepę, tą najmniejszą, którą ma się od samego początku i jestem dalej na minusie. Na 12 pracownik stanął nagle. Na dwunastce? No zobacz. A to wiem, bo to jest właśnie ten co nie dawał rady i stwierdził, że pierdzieli nie robi. A też nie wiem, jak u ciebie na przykład na singlu, jak grałeś, to u No. mnie w większości kobiety były jako pracownik zatrudnione. A u mnie to tak w sumie mieszane jest. Troszkę tego, troszkę tego. Nie ma jakoś tak, żeby jedna płeć była. No ale ja muszę jeszcze raz, kurde, jechać i sprzedać tej pszenicy troszkę, bo oczywiście pies żeria jak zawsze. Muszę jeszcze sprzedać, bo mówię, jestem jeszcze 1300, kurde, na minusie. A to mnie się absolutnie nie podoba. Kurde, R-ką się uzupełniało. Tobi! Jak ja nienawidzę, on zawsze przyjdzie, kuźwa, kiedy nagrywam i po prostu zawsze będzie darł ryja. Zawsze. Nie przyjdzie, kiedy nie nagrywam. Zawsze przyjdzie, kiedy muszę nagrywać, kurde. To jest, kuźwa, No, intuicja trzeba chyba. uzupełnić jeszcze siewnik tutaj. Zaraz sobie uzupełnię na farmie. Okej, Widzę, że tu okay, masz trochę okej, tego. okay, okej. Okay. No, tam powinny być. Jak tam pod wiatą, gdzie jest. Ja widzę, widzę. No, no właśnie. No to spoko. Jedna łyżka i będzie. No, spokojnie, spokojnie. To znaczy, tam wchodzi więcej, ale spokojnie ci wystarczy jedna łycha, myślę, na te dwa pola. Ewentualnie po prostu wezmę łyżki, wiesz. Na zapas No, są. no, no. Można też zawsze wziąć na zapas. No, z tego zboża. Z tym bardziej, że nie mam, kurde, maszyny, którą mógłbym sprzedawać. Bo wszystkie ciągniki są, kurde, na polu. Jeżdżę z tą małą przyczepką z pick-upem. A od świn? Co? Co, jeszcze raz? U świn masz tego. Tak, miałem, ale Masz tam ciągnik. wcześniej wziąłem już pick-upa, bo ty tam jechałeś te świnki ogarniać, nie? Dlatego też wziąłem sobie pick-upa i już nim jeżdżę. Najwyżej zaraz wezmę, bo no jest naprawdę masakra z tą kasą, kuźwa. Ja jestem co chwilę praktycznie na minusie w tej grze. I to też dobrze, że w sumie za te minusy żadnych odsetek nie trzeba płacić, że tak powiem, że wiesz, że pożyczkę cały czas ci bank daje, żebyś nie był na minusie. Bo to O, już dobra, byłoby w chociaż. ogóle paranoja.
bym był zadłużony pewno, a tym bardziej, że ja już kredyt spłaciłem, bo właśnie to jest też, co zrobiłem z tym milionem z tych sztabek, w sensie no z tego złota. Rok. To właśnie spłaciłem kredyt cały, co był wzięty od samego początku, żeby być na czysto. Ale wydaje mi się, że i tak będę musiał go z czasem sobie wziąć na nowo, bo no nie oszukujmy się, no łatwo nie jest. Kurde, na farmie. Odsetki małe strasznie są dzienne, tam masz 280 przy maksymalnym kredycie. To Także cała trochę spokojnie. śmieszna tutaj w lesie. To spokojnie. Można sobie brać kredyta. Tylko no, ja i tak zazwyczaj kończę sezony jak ten. Ja po prostu jest cały kredyt spłacony, więc i tak będę musiał go prędzej czy później spłacić. No ale żeby zainwestować troszkę w firmę, trzeba troszkę pożyczyć. Tak samo jak na przykład trzeba było te sztabki zabrać. Myślę, że gdybym tych sztabek nie zabrał, nie kupił tego miliona, w sensie nie dostał tego miliona i nie kupił za niego właśnie tych rzeczy, które mam, czyli tej Valtry i tak dalej, to dalej stałbym po prostu na standardowych maszynach, nie? Chociaż nie, dobra, może nie, bo nie postawiłbym płotu wtedy, ty zapewne też, a na płot poszło mi około 90 tysięcy, myślę. Więc no ładnie. No, w sumie ciekaw jestem, jakby się to potoczyło, gdybym nie zabrał jednak tego miliona. Na pewno byłoby ciężej, co do tego nie ma żadnych tutaj wątpliwości. Dobra, ty tam To już ja mam siejesz, tak? słonecznik czy kukurydzę powiedz mi. Słonecznik. Okej. Tam pracownik z tym kultywatorem, jak daje radę? Kończy już, czy jak? No, jeszcze chwilę zostanę tutaj. Okej, dobra. No, ja tutaj jeszcze pola nie mam do końca zasianego, kurde. 15 z tego co widziałem. No i tą 12 będzie trzeba, kurde, ustawić w końcu do końca, bo to paranoja. Czekaj, co tutaj? Dobra, weźmiemy sobie tego case'a od świnek. Teraz, bo dosypywałeś nie, im wszystkiego, nie? Tak, nie, dosypać nie, tylko pozbierałem, nie? Aha, okej, dobra, to mało ważne. W Tam ten jeszcze sposób. mają troszkę, to jeszcze dadzą radę wyżyć. A ja jadę, mówię, kurde, jeszcze mnie słońce oślepia. Dziwnie to na kamerce wygląda, no ale mało ważne. Jadę te pole w końcu, kurde, tam zacząć dosiewać, bo będzie paranoja. A misję właśnie jako taką u siebie wykonujesz, czy starasz się tego unikać? Na początku robiłem jakieś tam misje, ale potem zrezygnowałem z tego. Aha, okej. To sporo czasu zabierało. No ja to Ja wolałem mówię, jednak coś u siebie porobić. zazwyczaj robię to poza nagraniami, gdzieś na timelapsach albo na live'ach, jeśli się Ja udaje, to poza potem nagrałem to. kilka tam zrobiłem misji. No zawsze to jest kurde dodatkowy hajs, bo jednak jakby wszystko było trzeba pokazywać na odcinku, to no troszkę by to zajęło dojście do jakichś tam maszyn większych. Na pewno. No mówię, Jeszcze przy takich cenach. tym bardziej, że no nie mam nawet teraz pieniędzy, żeby cokolwiek wypożyczyć, tak więc no niestety. Dobra. Pamiętacie, jak Dobrze. ja na przykład grałem No. na łatwym poziomie i sobie robiłem buraki, to za całą dwunastkę było około 70 tysięcy Za kasy, nie? całą dwunastkę? Tak, w burakach. No Tylko to to jeszcze było wtedy, ładnie. wiesz, nawiezione, nie? No to ładnie ci powiem. Największa ropa, nie wiem, ile kosztuje, jest 50 tysięcy, może 60, żeby ją wypożyczyć. To ładnie, naprawdę ładnie. Czyli spokojnie się Jeszcze, zwróciło i tutaj ropy zarobiłeś nie ma, nawet tylko na czekaj, co tym. tu jest? Grim chyba. Holmer, chyba. Holmer? Albo. W sumie nie Chyba wiem, Holmer czekaj. dalej teraz. Sprawdzam z ciekawości. Do buraków jest. Grim jest ten roster, to jest ten podczepiony do ciągnika, a ten duży to jest Holmer. Czyli mówisz ten duży, tak? Do wypożyczenia, Holmer? No, chyba z 50 parę, czy coś takiego. Na łatwym poziomie, nie wiem, Czekaj, jak jest na wybierz. wyższych, nie? No, 54 tysiące i później za godzinę 25 tysięcy każdą. Tak, czy nie? Ja w ogóle nie No, za ogarniam tego dzień. wypożyczania. Bo najpierw płacisz, wiesz, początkową Koszty cenę. wstępne, czyli te 54 tysiące. I potem jeszcze płacisz za kolejny dzień. Czyli jeśli kolejny dzień przetrzymam, to płacę te 5 tysięcy niecałe. Zaraz ci powiem, czekaj, zerknę tylko. Bo tam są też jeszcze jakieś tam na godzinę działania i koszty podstawowe. No tak, na dzień. Aha, czyli te koszty podstawowe plus te na godzinę działania plus na dzień to są te koszty wstępne łącznie, a później za każdy dzień płacę dodatkowo 5 tysięcy. Tak. To już wszystko rozumiem, bo ja właśnie nie mogłem dojść do tego, jak w ogóle to wypożyczenie działa, w sensie co ile tam się płaci. Czy płaci się za cały dzień, czy płaci się za każdą godzinę wypożyczenia, czy jak? Ja powinien zrobić tak, żeby wiesz, żeby ludzie na czasie razy jeden nie kombinowali zbytnio, nie? Z tym No, no, wypożyczaniem, żeby no, no. praktycznie było za darmo.
To spoko. Ty wiesz, trochę w pulsie ma i można się pobawić, tylko jest sporo tych buraków, nie? To spoko. Je przytrzymać na farmie, jak będzie większa cena. Potem ładne pieniądze z tego lecą. To sobie zainwestuję, kurde, w wypożyczenie maszyny i polecę w te buraki, skoro mówisz, że... No w sumie nie jest to duża cena, 54 tysiące za wypożyczenie, a mówisz, że dostałeś za nie te 80 tysięcy, jeszcze 70-80. To, kurde, i tak jesteś zawsze na plusie. Jakby to, nie było. Że to było na trybie łatwym, nie? No, a ja na łatwym właśnie chyba gram. Nie wiem, w sumie nie zauważyłem. Nie, normalny masz potrzebę. Normalny? No to... To chyba może być w sumie po prostu ciężko. Chyba, że masz na łatwym takie słabe ceny, ale nie wydają mi się. Masz buraki zaledwie po 200. No nie, czekaj, najwięcej. To nie wiem, nie mam pojęcia. Sprawdzę sobie później, jaki mam poziom w sumie, bo... Bo nie wiem, nie sprawdziłem nawet jak wchodziłem, no gadaliśmy o tym u ciebie. A! Nie, ty. Miej włączone ścieżki technologiczne, chcieli poprawić te omijaki, kurde. Siewnikiem bez kultywatora. Tutaj jeszcze nie wiem ile on ze 3 razy może przejedzie i będzie do wzięcia. Nie. Powiem ci tak, jeśli tam zasiejesz, to pierwsze co to możesz przyjechać tutaj tą 15 poprawić. Przejedziesz ją w poprzek i w sumie będziemy mogli kończyć. Na spokojnie. Okej, tylko mnie jeszcze chwilę zajmę, będę dopiero z połowy pola niecało. To spokojnie, to nawet nie zdążymy tego zrobić, bo za chwilę będziemy kończyli. Ale, co ja tu jeszcze mogę zrobić? Bo nie mogę w sumie ani kultywatora tam dać, bo kultywator tam jest po prostu zablokowany. Znaczy, no nie mam maszyny do tego kultywatora dużego. Ten mały kultywator tu jeszcze jeździ. Dobra, pozwól, że ja wsiądę tutaj z tobą na pole. Będę tutaj kultywował. I jak skultywuję po prostu, to będziemy kończyli, się żegnali. Okej. Bo nie ma co tutaj zbytnio przyciągać, bo no do roboty nie będzie, kurde, dopóki nie będzie tych lepszych maszyn. Dlatego też będę musiał chyba troszkę zainwestować w sprzedaż tych zbiorów wszystkich. Bo... Ale byś nieźle zarobił kasy. No mam tego, kurde, wciul właśnie, nie wiem po co ja to w sumie trzymam. Dałem troszkę tam do tych świnek, wiadomo, jeszcze tam wywiozę zapewne po 10 ton. Ale resztę sprzedam po prostu w pizdziet i tyle. Będzie z tego hajsu. Dużo nie biorą, wiesz, tego zboża i tak dalej. No teraz tak jak... Ile one w ogóle teraz mają wsadzone? Czekaj, puszczę pracownika, żeby nie stał w miejscu. Mają tam... Po 10 ton około wywoziłem. Teraz mają u siebie wszystkiego mniej więcej po połowie. I zużyły to w ciągu ilu? Od 20 wczoraj, bo o 20 wczoraj, bo zanim to mniej więcej przyspieszyłem czas. Czyli do te 4 godziny, w 17 godzin mniej więcej połowę wszystkiego. Czyli mniej więcej na półtorej dnia wystarcza im te pełne koryta. Czyli myślę, że na 5 dni 10 ton jakoś. To spokojnie. Mówię, wwiozę jeszcze po 10 ton wszystkiego tam do nich. Niech sobie trzymają i będzie gitara. Później no, w te ziemniaki, buraki na pewno będę musiał polecieć, żeby te dodatkowe 5% tego wydajności zdobyć. I będzie gitara. Jeszcze może uda się zarobić, mam nadzieję. Zobaczymy. Ewentualnie zasieję w sumie wszystkie pola, kurde, burakami. I z wszystkich pól na pewno mi się zwróci wypożyczenie tej maszyny. No na pewno. Bo nie wierzę w to, że trochę jeśli zasieję tych wszystkich pól, to nie zwróci mi się to. Mam ile? 2, 4, 5 pól? No 23 planuję kupić. I wtedy 15 chcę przerobić na polankę, na której postawię kilka obiektów. Ale to dopiero jak będzie jakiś grubszy hajsik. Bo póki co, no mówię, na tego płota wydałem kuźwa 90 tysięcy. A nie oszukujmy się, małe pieniądze to nie są. No efekt jest spoko, tylko że no, mówię, przede wszystkim po pierwsze, pracownicy nie jeżdżą już jak powinni, bo no niestety robią to omijaki pieprzone. A po drugie, no troszkę hajsu na to poszło, ale nie żałuję mimo wszystko. Po pracownikach zawsze można poprawić. Hajs zawsze się zwróci z czasem, znaczy zwróci, można odrobić, a to jak wygląda, to wygląda i będzie wyglądało już do końca, że tak powiem. Dobra, panie kolego, dziękuję ci bardzo serdecznie za wizytę u mnie na farmie, dziękuję ci za pomoc i tak jak mówiłem na początku, zapraszam was oczywiście na kanał Roka, macie link do jego kanału w opisie, u niego na kanale również pojawi się film wraz z moim udziałem, a tymczasem się żegnamy, więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.